Znajdujemy się dzisiaj nad pięknym jeziorem Firlej, gdzie odbywa się 7. przegląd teatralny. Może powiemy coś więcej na temat tego przeglądu. 7 lat temu rozpoczęliśmy przegląd teatralny nad jeziorem, żeby zintegrować młodzież z ośrodków szkolno-wychowawczych, w których również drzemie talent aktorski. I nie tylko, ponieważ teatr jest to integracja sztuk. W związku z tym również odbywają się warsztaty plastyczne, muzyczne, cyrkowe i dzięki tej naszej inicjatywie przeglądy stały się już cykliczne i w tym momencie mamy już 7. przegląd teatralny, gdzie gościmy grupy amatorskie, grupy teatralne z ośrodków z Dorohuska, z Hrubieszowa, z Radzynia Podlaskiego, z Zamościa, z Białej Podlaskiej. Praktycznie z wielu ośrodków szkolno-wychowawczych województwa lubelskiego. W każdym człowieku, w każdym dziecku drzemie sztuka, jak to się mówi. I dużo serca wkładają wszyscy aktorzy w przedstawienie. W związku z tym na pewno wywołuje to dużo emocji wśród widzów, jak i również uczestników, opiekunów i tak dalej. Wydaje mi się, że nie wydaje mi się, tylko jestem pewna, że nie zaprzestaniemy tejże działalności. Przeglądy teatralne nad jeziorem Firlej odbywać się będą, póki istnieje ośrodek, a mam nadzieję, że istniał będzie wiecznie. I przed Państwem grupa z Firleja z przedaktem Brzydkie Kaczątko. Wielkie brawa dla nich! Posłuchajcie, oto bajka. Pewna kaczka zniosła jajka. Na podwórku w cieniu krzaczka na swych jajkach siedzi kaczka. Obraz zatytułowany Kury, olej na płótnie, autor Agnieszka Kurylowicz z Włodawy, cena wywoławcza 80 zł. 80 zł za taki piękny obraz. Czy ktoś da 80 zł? Jest. 80 po raz pierwszy. 80 zł po raz pierwszy. Jest 90? 90? 90 zł po raz pierwszy. 120. 120 po raz pierwszy. 150. Jest. 150 zł po raz pierwszy. 150 po raz. 160. Jest 160. 160 zł po raz pierwszy. 170. 170 zł po raz pierwszy. 170 zł. 180. Jest 180. Naprawdę robi się coraz bardziej gorąco. 180 zł po raz pierwszy. 180 zł po raz drugi. 190. Jest 190. 190 zł. 190 zł. Jest 200. 200 zł. 200 zł. Drodzy Państwo, ten obraz jest naprawdę dużo więcej wart, więc 200 zł. 200 zł po raz pierwszy. 200 zł po raz drugi. I 200 zł. 210. 210. 210 po raz pierwszy. 210. 210 zł po raz drugi. I 210 po raz trzeci. Gratulujemy, sprzedano. Gratulujemy bardzo serdecznie.
Siódmy przegląd teatralny nad jeziorem Firlej odbywa się pod honorowym patronatem starosty lubartowskiego Fryderyka Puły i lubelskiego kuratorium oświaty pani Teresy Misiu. Jest również współfinansowany przez kuratorium i starostwo powiatowe w Lubartowie. Kolejna praca, Anioł, olej na płótnie, Teresa Osieleniec z Chełma. Cena wywoławcza 90 zł. Czy ktoś da 90 zł za pięknego anioła? 90 zł. Czy ktoś jest zainteresowany kupnem anioła? Jedyne 90 zł. To bardzo duży obraz. Jest. Jest 90 po raz pierwszy. Czy ktoś da więcej? Jedyne 90 zł. Ktoś podbija cenę? 90 zł po raz drugi. I? Czy będzie 100? Czy będzie 100? Jest 100! Jest 100 zł. Jest 100 zł. Czy ktoś da więcej? 100 po raz pierwszy. 100 po raz drugi. I 100 po raz trzeci sprzedanych. Współorganizatorem przeglądu teatralnego jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Firleju Wodnik Szuwarek. I chciałam dodać, że w przerwach, wtedy kiedy aktorzy przygotowują się do występu, prowadzona jest licytacja prac twórców ludowych z województwa lubelskiego i dochód będzie przeznaczony na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla wychowanków naszego ośrodka.